Bonjour. Witam po 2 latach w opuszczonym domu opieki. Tam u góry powinniście mieć link do tego filmu. O, z góry przepraszam za stabilność, ale zapomniałam mieć gimbala. A mam tylko nowy sprzęt, czyli Xiaomi Poco X3 bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Ale jakość chyba jest najlepsza, bo teraz widzę. I ogólnie moje doświadczenie jest lepsze. Dobra. Zapraszam na kolejną eksplorację. Idziemy do miejsc, gdzie wcześniej nie byłyśmy, gdzie bałyśmy się wejść. Od razu widać, że jakość jest faktycznie lepsza. Tu pewnie była winda. I zaraz trochę opowiem o tym miejscu. Ale wyrobiłam sobie pewne techniki, dzięki którym wiem, jak zaciekawić chyba widza. Chyba. Ogólnie tu są te, widzisz? A tam zacież jest kawałek lampy. No, faktycznie. Dobra. Idziemy dalej. Tu pewnie były pokoje hotelowe. Jesteśmy w dolinie rzeki. Jest strasznie zarośnięte. Skończyło to działalność w XX wieku, bodajże w 1999, jeśli dobrze pamiętam. A zaczęło w bodajże 70-tych latach XX wieku. No właśnie, chcę sprawdzić, bo w poprzednich pokojach, jak to zauważyłaś, tego nie było. Tak, łazienka, bo jest zlew i pewnie tu był ten. Prysznic. To jest katastrofa budowlana w sumie. Pamiętam, jak tu była wanna, ale się strop. Nie, czekaj, to się strop nazywa? Ten na góry? No strop, bo tu też się jest. Od góry zawalił i na dół. Też. Jedno piętro. O matka się, tak to źle wygląda. No. Dobra. Ja bym nie szła do tej części. No, już dalej nie. A nie, tu jest to. Ja źle zapamiętam, zobacz. Aha. Ale nie wchodźmy tam, bo sądząc po stanie tych... No, można tu tylko zajrzeć, tak? Zobacz. Ty, ale robi wrażenie. No to jest końcu dla seniorów. Taki medycznym, przeznaczeniem medycznym. Tak. Tu mamy klatkę schodową. Tam jest prawdopodobnie dlatego właśnie za to. No, pewnie tak. Bo... Poprzednim razem weszłyśmy to, co było za nami, tamtą stroną, a dzisiaj wchodzimy tym głównym, czyli tam, gdzie była recepcja i się tam w lewo odbija do kuchni, jeśli dobrze pamiętam. To wróciłyśmy do tego holu. Tu mamy recepcję, jakieś tam, jak to się nazywa? Bo wypadło mi z głowy. Tablica rozdzielcza. Tak, jeszcze tam coś widać. Mój wzrok nie pozdrawia. Tu mamy wyjście gdzieś na taki taras. Dobra, najpierw może zobaczmy kuchnię, bo tu też jest. Chyba, że tu najpierw. Mnie pytanie, co tu było. No, kuchnia jest tam. Tak, tu mamy kuchnię, dosyć sporą. Spaghetti. Jezu, myślałam, że w to walnę. No, ewidentnie. Była prawdopodobnie taka kukuła. No. Jedna, druga.
i tu pewnie było wygolone kiedyś, nie było tak zawsze. Ogólnie zmienia wypisy tej klatki na sekundę bodajże. I teraz powinna być trochę lepsza jakość. O, dobra, tu mamy coś takiego. I ogólnie jesteśmy na takim... Tu mamy po lewej taras. Tu, jak nie było drzew, musicie sobie niestety wyobrazić widok na tą dolinę rzeki. No a tu mamy pewnie też, jak mama mówi, to mogła być ta prawidłowa stołówka. Jakieś dziury w suficie. Szklana kopuła, coś takiego. Mamo, możesz zgasić światło, nie jesteśmy w środku. I zobacz to było. Roślin, ta, zwierzę jakieś. Tak. A nie, tam jest wiewiórka. O. Tu był drugi taras, jak widzisz. Pewnie na dole się jakoś tak. Ale robi wrażenie, trzeba przyznać. Dobra, wychodzimy. Myślę. To tu mamy jakieś magiczne urządzenie. Jeśli ktoś z widzów wie, mamo, mogłabyś poświecić. To możecie pisać. Zu auf. Jakieś niemieckie napisy. Włączyć i auf to włączyć. No, jakby co? To piszcie. A my wracamy do głównego holu. No, dalej. Halo. Jeszcze nie skumałam działania tego telefonu. To teraz idziemy, wyszłyśmy z tego budynku, gdzie jest recepcja, te pokoje hotelowe, kuchnia i tak dalej. Teraz idziemy do drugiego budynku. Słyszę jakieś dziwne odgłosy. Dobra, chwila ciszy. To jesteśmy z mamą w tym drugim budynku. Tu mamy w lepszym stanie, bo zobaczcie, jakie lampy się zachowały i sufit, chociaż graffiti nadal dużo. I w poprzednim filmie nie weszłyśmy do tego akurat, bo jakieś dziwne dźwięki były. Czy nawet ludzie. Bo podobno tu często bywa straż. Straż? Ochrona? No dobra. Wszystko to samo jedno. To taka ciekawostka. Pomiędzy tymi dwoma budynkami jest takie przejście, ale tam dalej jest niestety zarwane, więc nie mogłyśmy przejść. No i tutaj mamy ten drugi budynek, żeby tak się zorientować jakoś. Pewnie, żeby sobie mogli przejść. No i tu mamy te zajebiste grafiki, graffiti. Żeby mogli sobie przejść pacjenci, czy tam goście od pokoju hotelowego na tą salę dużą, która tam dalej jest. I kolejna ciekawostka. Tu mamy takie ładnie skonstruowane schody, które prowadzą na dół. Tam mamy linę nawet. Ty, to nie wygląda nieźle. Jak w zamkach. Idę. Staram się przynajmniej. No, mamy safe. Nieźle. Tu gdzieś był następny. Takie duże pomieszczenie. A co tam jest? No nie wiem, tablica taka. Chodźmy. Do pisania. A. Okej. Okay. Pewnie są podpisy. Jak zwykle na takich tych tablicach w opuszczonych miejscach. Dobra. Mam nadzieję... Jeszcze może raz, może bez... Mam nadzieję, że eksploracja Wam się podobała. Za mną jest ten pierwszy budynek z recepcją i z pokojami hotelowymi.
I do zobaczenia na następnym urbeksie. Na następnym? Kto dwa razy to powtarza? Dobra, nieważne. Merci i do zobaczenia.